Cześć wariaty. Ostatnio rozprawiliśmy się z tyłem komina na półokrągło. Dzisiaj zapraszam na krótki filmik, jak poradzić sobie z przodem. Życzę Wam miłego seansu. Od czego klasycznie rozpoczynamy? Ucinamy blaszkę po pół centymetra. Dodajemy na szerokość komina. Mój komin ma około 30 cm, więc uciąłem blaszkę na 31 cm i odstawiłem po około 6 mm z każdej strony. Także mniej więcej ta blaszka, o, tu mam jakieś 2 mm więcej. Po milimetrze na każdą stronę, wtedy jak będziemy zawijać tutaj łuczek, ta blaszka lepiej nam się ściągnie. Kiedy mamy już naszą blaszkę, ja to odstawiłem oczywiście na giętarce, można to odstawić benderem, jakkolwiek, szczypcami, nie wnikam. Ważne jest, żeby tu było mniej więcej 90 stopni. I teraz, na tej krawędzi musimy utworzyć łuk, czyli musimy tą blaszkę pokarbować. Musimy zrobić taką falbankę, wtedy ta blaszka nam się tutaj ładnie ułoży w łuk. Z jednej i z drugiej strony. Najlepiej jest to zrobić karbownicą, jest to najszybsza metoda chyba, taka z ręcznych. Można też posłużyć się panienkami. Ja spróbuję zrobić jedną stronę karbownicą, drugą panienkami. Zobaczymy, czym w zasadzie wyjdzie lepiej. No to do dzieła. Pierwszą stronę zrobimy karbownicą. Nie dosuwajcie karbownicy do samego końca, bo jak zgnieciecie, to porobicie sobie dziurę tylko w tym samym narożniku. Także tak milimetr, dwa od końca. No i jedziemy. Tą obróbeczkę możecie zrobić z każdego materiału w zasadzie. Ja dzisiaj pracuję na tytan cynku z firmy widać jakiej. Jest to mój pierwszy kontakt z tą blachą i pierwsze wrażenia są naprawdę milusie. Dobra, to drugą stronę teraz sobie zrobimy panienkami. Cyk i jedziemy. Bardziej pracochłonny chyba sposób. Czy to się uda w ogóle nam potem? Karbownica zdecydowanie lepsza. Dobra, zobaczymy, jak to się nam ułoży na daszku. Zaczynamy ją sobie tutaj montować. No, nie ma co ukrywać. Może ja tymi panienkami nie za bardzo się umiem jeszcze posługiwać, ale karbownica to jest to. No i formujemy sobie łuczek. Możemy sobie to już pochytać. Tu po milimetrze patrzymy, czy jest ok, jest ok. Teraz sobie tutaj lekko zrobimy porządek. Jak widzicie, panienkami też nie wyszło najgorzej. Może nawet lepiej, bo jest taka łagodniejsza ta fala karbownicą, jakie tak ostre są te cięcia. Tak, przygotowany przód. Myślę, że będzie już ok. Przykładamy boczek. I odrysowujemy. Teraz drugi. Ścinamy około 6 mm. Rysujemy sobie drugą kreseczkę na około 6 mm.
prostu na samym łóżku nawet może być tak pod 5, lekko mniej nawet nie będzie. Łatwiej się to przewinie. Nie będzie się tak naciągać blaszka nam na rogu. O, do obcinania. Number one. Pamiętajcie, żeby wszystko przed felcowaniem zawsze pospinać, usztywniać lub przykręcić, no jak się da. Tu spinamy szczypcami, ewentualnie sobie obróbkę wypuszczamy duszą i przykręcamy wkrętem do naszej makiety, szablonu, cokolwiek. Uwielbiam tytan cynk. Jeszcze wyskrobiamy szybko. Tak przygotowane trzy elementy, oczywiście to są tylko kawałeczki jak gdyby boków, bo chciałem wam pokazać jak ten szef wykonać tylko i wyłącznie, bo dalej to wiadomo, że obróbka może iść dalej i łączycie sobie tak jak na poprzednim odcinku. To jest najważniejszy element, także zaczynamy. Przeginamy sobie leciuchno. Tak, troszeczkę. A zresztą to wszystko już wiecie z poprzednich odcinków. Z blaszką nie trzeba za dużo. Delikatnie, delikatnie. No i całość klepiemy młotkiem. Ważne przy tym całym podklepywaniu jest, żeby tu z drugiej strony sobie cały czas przykładać jakieś kowadełko, cokolwiek takiego, co nie pozwoli blaszce, jak będziemy ją tutaj przeginać, żeby wyszła nam na zewnątrz, bo wtedy tu będzie brzydko. Także tą stronę zrobimy z kowadłem, a drugą bez. Wy zobaczycie, co się dzieje, kiedy nie podkładamy kowadła z drugiej strony. Let's go! Trzeba to doklepać wszystko, żeby potem było łatwiej. Coś takiego powinno wam wyjść. Teraz musimy zedrzeć tą folię i leciutko przeginamy. No i robimy tuś, tuś. Będzie nam łatwiej patrzeć, co się dzieje pod spodem. Tu jeszcze została kapeczka do przyklepania tylko.
teraz jedziemy drugą stronę bez używania kowadełka. Spróbujemy, zobaczymy co wyjdzie. Już się robi balon tutaj. Już nie mam serca chyba tego klepać w ten sposób, ale no dobra. Słowo się rzekło. Folię to kto odklei, Maciek? Dobra, nieważne. I wygląda to tak, a tu tak. Ale widzicie to, prawda? Tą bulwę tutaj. Tyle, no nie masz jakiejś tragedii, ale ona się tutaj wybubla mocno. Tu jest ładny kamcik, myślę, że lepiej. Klejmy folię, zobaczymy co tam siedzi pod spodem. Nie przyklepał z powrotem tutaj, to dramat by był. Trzelajzą zawsze jest to mocniej uklepane jednak. Także przykład na to, że jak się zapomni folii, co się dzieje. Potem już jest ciężko to wydłubać. Słabo raczej. Dupa blada tak zwana. Tak on wygląda mniej więcej. Banał, nic trudnego, panowie i panie. Także próbujcie, ćwiczcie, bo to fajna rzecz. Nie jest to oczywiście podwójny rąbek. To jest taki pojedynczy położony, ale myślę na obróbkę komina. W zupełności wystarczy.